8 osób nieznających się na motoryzacji to pewnie są fani elektryków. No, co wam mogę powiedzieć? F1. Niesamowity bolid. A ja mam klip z tego. Zostawię w biurze. A za każdym razem. Czwartek, 6 czerwca. Dzień dobry. Jedziemy spełnić jedno z moich marzeń. Mój sympatyczny braciszek dał mi na moje urodziny, nie powiem które, bo okrągłe. Ale członka. Nie? Piękny prezencik. Będziemy dzisiaj testowali Formułę 1. Tak, więc pakujemy się. Nie chcemy stracić czasu, bo nie chcemy się spóźnić, bo musimy jeszcze zatankować tego małego potworka. Więc jedziemy, pakujemy się i będziemy was na bieżąco informować. Nie chcę mi się gadać. Chociaż stówkę, jak nie ma 102. Zalejemy stóweczkę. 102 w Polsce niedostępne. Tak byśmy zrobili z 900. Sabuś? Pan. Po kawusie? Po kawusie idziemy. Ale zastanawiam się też nad energetykiem. Dobra, już się trochę ożywiłem, bo na tym, bo to już parę kilometrów zrobiłem dobrym samochodem, to już jest dobrze. Kawę zrobimy, będzie dobrze. Pani nam poleca kawkę, zobaczymy, czy ma rację, że są dobre. Miała być kawa, ale ci woda. Zostałeś baristą? Tak, jestem baristą, profesjonalnym baristą. Zrobię ci taką mąkę, zobaczysz, idealną. Na razie zbijam mleczko, za chwilę będzie kawka. Jeszcze jest mleczko. Cały czas mleko, dużo mleka musi być, dużo, dużo. Co komiki? Chomik się pani popsuł! Marnotrawstwo. Czego? Papieru, drzew. No masz? Zamieszaj moją. Janek, zamieszaj ci? Co, zamieszaj ci, bo ja sobie jeszcze, cukier muszę wsadzić. Nie wrzucaj cukru, jest niezdrowy. Ale trzcinowy. Trzeba być ekologicznym. A bo może być brązowy? Może być brązowy nawet. To jest trzcinowy. A to jest trzcinowy, nie? Jest napisane brązowy. Papier tu, mieszam. Ile razy w prawo, ile razy w lewo. Na razie jadę w prawo. 8 razy w prawo, 7 razy w lewo. Kurczę, za dużo pojechałem w tą prawo. Ja jeszcze na za szybki robię. Jestem. Jeszcze trzeba na krzyż tak. Ja sama jeszcze tak robi, tak pyk, pyk, pyk. Na krzyż jeszcze? Ciach, 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 ciach. Proszę? Pogadaj, jak jest na krzyż. No tak, ciach, ciach, no i ciach, tak, ciach, i tak, ciach. I tak. Przecinasz po prostu tą strukturę kawy. Przepraszam, a drewno gdzie? Do zmieszanych? No bo jest metal, plastik, papier, szkło. No zmieszane, nie? Czy to papier, bo z drewna się robi, nie? Teraz mam dylemat, czy do zmieszanych, czy do papieru. Idealny kierowca, proszę bardzo. Opinie pozytywne. 8 osób nieznających się na motoryzacji to pewnie są fani elektryków. M3E92. To 13-11-1. Kolega sobie wjechał w maka. O. Za bardzo sobie wziął do serca to mag drive. Wiesz, przy kasie. Nie mógł się decydować, czy w okienku, czy przy kasie. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Beast in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Dojechaliśmy, mieliśmy być na 9. O, jesteśmy przed 9. Nadrobiliśmy troszkę czasu. Wszystko pięknie, humory nam się poprawiły. Już doszliśmy do siebie, wypiliśmy kawkę. Czekamy, aż się zacznie event, zaraz idziemy się zarejestrować i zobaczymy, co nas czeka. Tak, tu robisz czałeczkę, nie? Przed weekendem i robisz sobie pytanie. Pić, tak? Nie. No trzeba. No trzeba. Inaczej. No nie da się inaczej. Ja jeżdżę wolno. Trybno. A zdenerwować cię? Obracamy go pilotą. Dawaj. To jest zawsze, jak zdenerwować się? Weź mu pokręcić. No to czekamy. My jeszcze mamy trzy opcje, nie? No. Możemy tutaj mało zdenerwować, tutaj zdenerwować bardziej, a tutaj wkurwić.
na maksa. Co wybierasz? Podpuszczasz. Trzecia opcja. Nie masz ten? Za ciemno? Nie, jest okej. Jest dobrze? Jest okej. Mamy tutaj, jesteśmy na padoku na Silesii. Mamy tutaj właśnie bolidy, którymi będzie Patryk jeździł. Mamy tutaj Formułę Renault 2000. To jest ten czerwony tutaj bolidzik, który mamy. I tam dalej mamy Zauberki, czyli Formuła 1, czyli bardziej skokstrzona wersja F2. Ja tutaj miejsca nie mam, nie? A Patryk tym będzie jechał, tak? Tak. Wiesz co, no jakby masz kawał poduchy pod tyłkiem, więc to no, też inaczej, bo jak masz normalnie, momencie... to masz, wiesz, tylko niecką karbonową, nie? To nie jest karbon, to jest po prostu pianka. Ale ciasno. Zmienię fotela, jest... Nie, no i mówimy fajnie, bo tam nie chodzi. Co, by zmieściłeś się? Lekko. Okazało się tak, że straciliśmy 3 godziny nieporęmną formą, tak powiem. Co byś zostałeś w media? Przebranżowiłem się teraz, będę w mediach, będę kręcił i będę robił zajebiste materiały. Obróć się. Proszę bardzo. Jest media. Tor bym chciał poznać, nigdy nie jeździłem. Nie wiem, z którym biegiem, gdzie jechać, chodźcie, przybliżamy. Świetnie, że takim sprzętem nie jeździłem nigdy. Zobaczymy, czy jeszcze pamiętam. I tego toru nie znam, bo nigdy tu nie jechałem. Idę, bo nie mogę się doczekać. Mamy walkie-talki. Będziemy sobie rozmawiać. I na razie się zapoznam z torem, sprzętem, który znam. Tym zrobiłem już ponad 5000 km, więc ogarnę. I ma więcej koni niż ta formuła. Ej, ale ja będę miał wszystko z innej perspektywy, bo ja siedzę z pół metra wyżej. Ja nie wiem, czy ten objazd się nada. Mam jeszcze po lewej stronie wyjeżdżający. Patrzcie na światełko. Zielone światło jest potrzebne do wyjazdu z boksów. Jeżeli nie macie zielonego światła, tylko czerwone, no to nie możecie wyjechać. I tutaj wyjeżdżamy sobie z boksów. Pamiętajcie, nie ma co próbować tutaj na pełnym gazie podjeżdżać, bo bardzo blisko jest trawa. Nie dużo miejsca do wypadania. I dojeżdżamy sobie do zakrętu numer 1. Wyjeżdżamy z boksów w połowie zakrętu numer 1 i widzicie, po prawej stronie będziemy mieć tutaj 3 słupki. Tych słupków musimy się trzymać. Jak po pierwszym przejeździe? Potrzebuję więcej kółek.
super zabawa. Pierwsze kółka na Silesia Ring za mną. Dzięki Sebuś. Doskonale się bawiłem. Niestety nie mogłem cały czas jechać, że tak powiem, ogniem, bo za każdym razem, na każdym okrążeniu była żółta flaga, a więc nie dawało się każdego okrążenia jechać tak, żeby był jeden dobry czas szybki, ale zabawa fenomenalna. No, waga bolidu bardzo niska, więc przeciążenia boczne bardzo duże. Trochę za słabo się przypiałem i troszeczkę latałem po kokpicie. I ciut jestem za duży do tego samochodu. Jeździliśmy formułą Renault 2000. 220 koni, więc może jakaś nie jest oszłamiająca, ale weźcie pod uwagę, że te bolidy ważą tylko 480 kg, więc stosunek mocy do masy jest rewelacyjny. Prędkość maksymalna jest 260 na godzinę. Tutaj niestety nie udaje się uzyskać takich prędkości, zważywszy też na to, że miałem tylko kilka kółek, żeby zapoznać się, a wyjeżdżałem jako pierwszy, musiałem dogrzać opony. Ale naprawdę zabawa jest fenomenalna. Takie auto daje niesamowite wyczucie tego, jak ten bolid się prowadzi. No naprawdę świetne, polecam wszystkim. Czym teraz będziesz jechał? Auta. Taki z skrzydełkami. W sumie to nie jest auto, takim bolidem. No, taki jak to, tylko szybszy. Nie, no, F1-ką. Williamsem. Zgłodniałeś? Poziom cukru. Głodny, na co czekasz? Nie wiecie, to bardzo jest taka cienka granica, żeby przesadzić tym samochodem. Do tego, co było wcześniej, dużo macie pod tą nogą. Gotowy? Zawsze. Gotowy? Tak. 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 Haj. Nie mam bolidu. Nie zasłużyłem. Za wolno jeżdżę. Mega fan, super się bawiłem. Jeszcze nigdy nie jeździłem takim szybkim sprzętem po zakrętach. A zabawa super, przydałoby się więcej kółek. Nikt się nie obracał, więc było fenomenalnie. No, co wam mogę powiedzieć? F1. Niesamowity bolid, niesamowita jazda, niesamowity fan. No, mega jestem szczęśliwy. Dzięki, Sebuś. Sebuś, a jak twoje wrażenia dotyczące wyścigów? No, cieszę się, że bratu się podoba prezent, więc... No mega się podoba. To była najlepsza frajda dla mnie, że mogłem spełnić brata jakieś marzenie. I co zaczęło nagle robić? I zaczęło padać, zdążyłem. Chciałem zrobić jeszcze jedny kół. Uważajcie, puśćcie chłopaku. Stop. Zmieść. Bardzo dziękuję. No, proszę bardzo. Kolejne pierwsze miejsce Patryka Pakury. Dziękuję. Dziękuję. O.
Tak, super. Proszę tak. bardzo. O, już, o, ja przychodzę. Teraz już będę jeszcze słuchał. A teraz możemy otwierać jak Lando Norris? Nie no, chciałem tak fajnie. Ale otworzysz to tam? To zrobię tak. To zrób najpierw zdjęcie. Zróbmy zdjęcie. Chciałem, żeby się nie pogniotło. O, tak, 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 tak. O, tu. Chyba najpierw. Jak odkiwamy się do tego, wyjdziemy. Ale ja już otwieram. Dobrze. Czekaj, otwieramy. Do góry. Ale za musi być! Coś umieć bawić! Na zdrówko! Przepraszam, przepraszam. Przed ja. Mają rozmach. Oblane? Oblane, no. A to powinniśmy po formule, ale nikt nie chciał czyścić. Nie mieliśmy. Kolega mówił, że ma tak jakąś branżę beauty, bo wyczyściły. Cztery dni, bo jeden jest na krócej. Cztery dni będziesz gdzieś się ze mną szalony. A teraz się zrobiliście? Będziesz jedną wygrałem, teraz się za... Jeden wygrałem. Teraz się musi odegrać. Lubię wygrywać. Chcieliśmy nagrać krótkie podsumowanie na dworze przy bolidach. Ale tak powiem, chyba się nie da. Co to się rozpadało tutaj? Troszeczkę się rozpadało, więc chwilkę poczekamy z tym podsumowaniem. Eins, uno, jeden, była fajna. Przestało lać. Dzisiaj nie będzie papkowego. Bo on napisał, że dzisiaj nie urodzi. No to jutro. Ale przestało padać. Nie no, skoń, nie. Skończyliśmy fantastyczny dzień. Przestało lać. Miałem mega wrażenia. Pierwszy raz w życiu jeździłem Formułą 1. Bardzo fajny Williams z 2007 roku. Obydwa auta miały silniki V8. 3,5 litra. 650 koni. Podawali, że mają 5 sekund do 200. Szybko, bardzo szybko bym powiedział. Choć nie ukrywam, że byłem przyzwyczajony do takich przeciążeń, ale to co auto robiło w zakręcie i to jak się hamowało, to było coś naprawdę niesamowitego. I pierwszy raz miałem takie fajne doznania. Chciałem bardzo, bardzo podziękować za prezent. Miło, że się podobało. Było fantastycznie. I warto dodać, że te bolidy ważyły tylko 520 kg. 650 koni, więc stosunek mocy do masy był niesamowity. Nawet ze mną miały większy stosunek mocy do masy. Czyli się podobało ogólnie? Mega się podobało, było mega fajne. I świetne było to, że mogliśmy wcześniej pojeździć Formułą Renault, zapoznać się z torem, przypomnieć sobie jak wygląda prowadzenie bolidu na sliku i później przesiedliśmy się do F1 i to już był naprawdę mega fun. Jeżeli dotrwaliście do końca, bardzo proszę zostawcie komentarz o treści F1, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. A dzwoneczek? Dzwoneczek. Dzwoneczek jeszcze? Tak. Musicie zrobić tak. Zostawić dzwoneczek, zostawić suba, dać łapkę w górę i na końcu napisać komentarz F1, jeśli wytrzymaliście do końca. Do zobaczenia.